W środę 27 lutego w sali narad Urzędu Miasta w Bielawie odbyła się jak co miesiąc sesja Rady Miejskiej, podczas której radni dyskutowali na temat wielu ważnych spraw dotyczących rozwoju i przyszłości miasta. Jedna z podjętych uchwał dotyczyła przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Adama Asnyka w Bielawie. Inicjatywa wynika ze strony właściciela nieruchomości, którą posiada właśnie w okolicach, nazwijmy to, stadionu, w ulicy Sportowej Asnyka. I właściciel nieruchomości planuje tam wybudowanie osiedla domków jednorodzinnych. Co ciekawe, władze poprzedniej kadencji dość mocno utrudniały inwestorowi realizację własnej wizji zagospodarowania, zainwestowania w budowanie tych budynków i sprzedania ich jakby później już docelowym odbiorcom. No i do takiej kuriozalnej sytuacji doszło, że przy mocnym zaangażowaniu władz samorządu bielawskiego starosta wydał decyzję odmowną, jeśli chodzi o udzielenie pozwolenia na budowę. Inwestor zaskarżył tę decyzję do wojewody i co ciekawe wojewoda uchylił tą odmowę pozwolenia na budowę. Natomiast no, inwestor, korzystając z sytuacji, że no, zmieniły się władze, jest troszeczkę inne postrzeganie tematu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, rozwiązywania problemów niżu demograficznego, w ogóle degradacji, nazwijmy to, demograficznej miasta, bo jednak no, sporo ludzi jednak wyprowadza się z miasta, szczególnie dotyczy to ludzi młodych, więc zaproponowałem Radzie Miejskiej, ażeby przystąpić do sporządzenia no, zmiany tego planu i dopuszczenie realizacji pomysłu właściciela nieruchomości na komercjalizację tej działki. Oczywiście tu przy współfinansowaniu inwestora, jakby to będzie się odbywało, a gmina będzie realizowała tą część administracyjną. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Uzyskują preferencyjną pożyczkę, która częściowo zostanie umorzona na walkę ze smogiem, walkę z niską emisją i zadanie polega na tym, że gmina udziela dotacji osobom fizycznym, które zdecydują się na wymianę źródła ciepła. I tu preferowane są oczywiście tak zwane kopciuchy, te piece, które wymieniane są na ekologiczne źródła ciepła i tutaj, no może kwota nie jest porażająca, bo to 100 tysięcy, udzielamy dotacji 2 tysiące, więc to 50 kilka tego typu instalacji powstanie. Natomiast oczywiście na tym nie kończymy, będziemy składać kolejne wnioski i będziemy dalej iść w stronę obniżania, znaczy redukcji emisji CO2. Podczas sesji poruszany był również temat rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta. Bielawska spółka, Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego jest właścicielem sieci przesyłowej i korzysta ze źródła ciepła spółdzielni mieszkaniowej. Tutaj w takiej kooperacji, nazwijmy to, ciepło jest dystrybuowane po Bielawie. Chcemy tą sieć rozwijać. Mamy opracowanych kilka projektów technicznych. W tym roku Ministerstwo Ochrony Środowiska planuje nabór w ramach unijnych środków, tak zwanego POIS-u, na właśnie tego typu działania, żeby rozbudowywać sieć z wykorzystaniem rur preizolowanych, czyli z podniesieniem efektywności energetycznej tej sieci i oczywiście z jej rozbudową, żeby jak najwięcej podmiotów wpinać w tą sieć. Więc no, my w tym kierunku będziemy oczywiście zmierzać. Na dzisiaj są to prace takie koncepcyjne, dzisiaj dyskusja na sesji oczywiście też będzie, a w ślad za tymi pracami koncepcyjnymi będziemy to przekuwać na projekty, a później na zadania rzeczowe. Kotłownia praktycznie wykorzystywana jest w 50%, a więc rozszerzenie tej sieci i zwiększenie mocy cieplnej i produkcji ciepła zmniejszy koszty, chociażby stałe ciepłowni. Możliwości są duże, bo nawet według mocy zamówionej można by było przyłączyć około 1500 mieszkań, a praktycznie patrząc, jak wykorzystywana jest ciepłownia, to jest drugie tyle, czyli około 3000 mieszkań. Mamy nowoczesną ciepłownię spełniającą wszelkie wymogi ochrony środowiska. Nie płacimy ani złotówki kar. Zwolnieni jesteśmy z emisji opłat za CO2. Także jest nowoczesna ciepłownia, mimo że jest miałowa i ma duże możliwości. Radni dyskutowali również nad regulaminem przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium burmistrza miasta pod nazwą Złota Sowa. Kilka lat temu jeszcze decyzję o przyznaniu tej statuetki i tej nagrody podejmował burmistrz. Natomiast przez ostatnie lata burmistrz scedował, można powiedzieć, decyzję na grono pedagogiczne, na rady pedagogiczne szkół, które dostawały pulę tych nagród, w
w zależności od wielkości szkoły, od populacji, od liczby uczniów w danej placówce. I burmistrz dostawał ostateczną listę z danej placówki, zatwierdzał ją i później w zasadzie nie tyle przyznawał nagrodę, co wręczał. Natomiast dochodziło do takich dosyć i często konfliktowych sytuacji, a w mojej ocenie też takich kuriozalnych, gdzie dziecko na przykład będące w placówce, gdzie jest bardzo dużo uzdolnionych dzieci sportowo, artystycznie i nazwijmy to też dobre osiągnięcia w nauce miały i z racji tego, że miały powiedzmy pecha bycia w mocnej szkole, nie dostawały takiej nagrody, a inne dzieci ze szkoły, gdzie tam można powiedzieć konkurencyjność była mniejsza, taką nagrodę dostawały, a w mojej ocenie nagroda Złota Sowa, nagroda burmistrza powinna być rozdawana patrząc z punktu widzenia całego miasta, a nie poszczególnych placówek. I może się tak zdarzyć, bardzo skrajnie, że jednego roku dostaną sowy dzieci tylko z jednej placówki. Bo tutaj będą kryteria bardzo wysoko podniesione, oczywiście wysoka średnia w nauce, ale też osiągnięcia w dużych wydarzeniach ogólnopolskich, czy to sportowych, czy to artystycznych. Minimum to jest poziom regionalny, więc tu będziemy stawiali na naprawdę wybitne dzieci i ta nagroda ma wrócić do swojego prestiżu. Kilka lat temu jeszcze rozdawano ich 10, 12, 15 w ciągu roku, a z tego co pamiętam w ostatniej edycji było chyba ponad 40, nawet około 50, więc można powiedzieć, chciałbym powrócić do tego, żeby ta nagroda była bardzo prestiżowa, w ślad za tym też będzie i finansowo wyższa, więc uczniowie na pewno też to odczują, będą zadowoleni, chociaż łatwość zdobycia tej statuetki będzie mniejsza, ale mamy nagradzać wybitne jednostki. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły sesję Rady Miejskiej w Bielawie.